Cześć, nazywam się Kacper Wrólewski i pewnie jak większość z Was wie, jestem kierowcą rajdowym i chciałbym z Wami się podzielić pewnymi doświadczeniami podczas moich filmików, które Wam pomogą w jeździe. Są to proste rzeczy, które niewiele kosztują, a mogą Wam pomóc w tym, żebyście byli szybsi, skuteczniejsi, a co najważniejsze, mieli źródło analizy do pracy nad sobą, pracy nad szybszą jazdą, nad skuteczniejszą jazdą. Dzisiaj przedstawię Wam aplikację Race Chrono Pro. To jest aplikacja na telefon, dzięki której ja na przykład bardzo często pracuję podczas testów. Jest to aplikacja do mierzenia czasu, jest to lap timer, ale z powodzeniem można go wykorzystywać na odcinkach specjalnych. Jest to bardzo przydatne do właśnie sprawdzania różnych zmian w samochodzie i do porównywania siebie, do szukania limitów, do szukania miejsc, w których można przyspieszyć. Aplikacja bez problemu nakłada na siebie przejazdy różne, można to porównywać, a nawet robi to za nas aplikacja, pokazując optymalny przejazd, zbierając nasze przejazdy, że tak powiem, do kupy. Dzięki temu robi czas, który moglibyśmy uzyskać najlepszy z tych wszystkich przejazdów, które wykonaliśmy. Niestety, jak ta aplikacja działa na torach bez anten GPS, czyli korzystając tylko z GPS-u z telefonu, tak na odcinku specjalnym po prostu za dużo się dzieje, odświeżanie GPS-u w telefonie jest za wolne i po prostu to nie działa. I tutaj sprzedam Wam jeden patent. Wystarczy kupić prostą antenę GPS. Ja akurat używam anteny Garmin. Ona kosztuje mniej więcej 500 zł. Dzięki tej antenie odświeżanie GPS-u jest na tyle szybkie, że bez problemu można na szybkim, krętym odcinku, tam gdzie dużo się dzieje i auto zmienia różne kierunki, bez problemu ta aplikacja to obsługuje wtedy i nie ma widoku, że wypadamy nagle 50 metrów poza drogę, tylko na bieżąco jest to nasze miejsce aktualne odświeżane. Za chwilę Wam pokażę, jak to działa, przejadę się z Wami, naniosę trasę bardzo krótkiego odcinka, żeby tylko pokazać, jak to działa. Później Wam dodam onboard z moich testów, gdzie na przykład używałem tej aplikacji, żebyście zobaczyli, jak to działa w praktyce. No i wytłumaczę oczywiście, jak to nanieść, jak to zrobić i mam nadzieję, że Wam się to przyda i spodoba i ułatwi Wam Wasze przyspieszanie i Wasze budowanie prędkości jeszcze lepszej, jeszcze większej przy bardzo prostym i tanim sposobie. No to zaczynamy. Słuchajcie, do tego, żeby zrealizować całą tą akcję z aplikacją, oczywiście jest nam potrzebna aplikacja. Najlepiej aplikacja Race Chrono Pro, ponieważ jakby wersja Pro ma więcej możliwości. Możemy sobie sami ustalać trasę, robić splity i tak dalej, i tak dalej. Do tego również jest, tak jak wspomniałem wcześniej, jest potrzebna antena GPS, która jest połączona z telefonem przez Bluetooth. Zaczniemy od tego, że musimy sobie oczywiście ustalić trasę. Wchodzimy w Trax, naciskamy sobie plusik. Jestem akurat w tym miejscu, mam nadzieję, że to widać dobrze. Ustalam sobie punkt. Tu jest nazwa trasy. I teraz tak, jestem tutaj. Pyk. Ustalam sobie punkt, dajmy na to, jest to linia startu. Obracam sobie strzałeczkę, żeby była ona w kierunku jazdy. Zatwierdzam. Jadę dalej. I dokładam do tego, załóżmy, split. Żeby przemieścić split, naciskamy sobie tutaj kropeczkę. Załóżmy, zróbmy sobie w połowie drogi. Będę korzystać z krótkiego odcinka. Chodzi tylko o to, żeby Wam pokazać, jak to właśnie działa. Ok, teraz sobie obracamy strzałeczkę w kierunku jazdy. Tu można jeszcze sobie na jakiej szerokości ma to łapać. Powiedzmy 50 metrów w zupełności wystarczy. Droga jest dużo, dużo węższa.
spokojnie to wystarczy. No i ostatni, ostatnia linia, czyli linia mety, ustalamy ją na koniec, obracamy w kierunku jazdy, minimalnie trzeba przesunąć, ok, dobra. No i w sumie tyle. Podpisujemy sobie tą trasę, żeby nie stracić. Testy. Up. Done. I teraz zaczynamy start. Już mamy od razu mamy wczytaną tą trasę. Teraz jestem na starcie, więc sobie trochę cofnę, żeby przeciąć linię startu. No i zaczynamy. Najpierw pojadę ze stałą prędkością 30 km na godzinę. Aplikacja już ruszyła, mierzy czas. Za niedługo międzyczas. Oczywiście na razie go nie pokażę, ponieważ to jest pierwszy przejazd, więc nie ma się do czego porównać. I dojechaliśmy do mety. Czas 33 sekundy. Teraz sobie zawrócę. Zwrócę z powrotem na start. Puszczę wam drugi przejazd. Oczywiście start i metę można robić w dwie strony. Jestem z powrotem na starcie. Ruszamy drugi przejazd. I teraz nam powinno pokazywać już normalnie. Jedziemy. Od razu jesteśmy już sekundę szybsi, jadę 10 km szybciej, już 4, 5, teraz mamy międzyczas. I dojechaliśmy do mety. Czas o 11 sekund szybszy, a jechałem zaledwie 15 km szybciej. Słuchajcie, no zrobiłem dwa przejazdy. Myślę, że to powinno wam pokrótce przybliżyć, jak działa ta aplikacja i antena GPS. Jest to bardzo łatwe, bardzo intuicyjne, a bardzo przydatne. Teraz wam pokażę, że kończę tak jakby zapis tych przejazdów dwóch. Wchodzę sobie w tą sesję. Tutaj mogę sobie wejść w drogę i mogę sobie zrobić przejazd. Tutaj drugi. Oczywiście na większym kawałku widać to dokładniej. Aplikacja nam wskazuje przez to, czy jest żółta, zielona, czerwona linia, czy hamowaliśmy, przyspieszaliśmy, czy prędkość była stała. Tu na górze mamy stratę lub zysk względem poprzedniego przejazdu lub najlepszego. Oczywiście można to nanieść na onboard. Jest to kompatybilne z każdą kamerą. Wystarczy zgrać na telefon lub tablet, tam gdzie mamy również tą aplikację, zgrać nagranie, wtedy się wrzuca w aplikację i nakłada się to na przejazd. Oczywiście na koniec filmiku wam podrzucę taki przejazd z moich testów i zobaczycie, jak to działa w praktyce. Dla mnie jest to mega przydatne na testach, szczególnie gdzie można dużo rzeczy porównać, na przykład sprawdza się skrzynię biegów, dane ustawienia i często jest tak, że na przykład odczucia w aucie są dużo lepsze, wydaje ci się, że auto lepiej działa, aczkolwiek później patrzysz na czas i okazuje się, że jest dużo gorzej.
I ta aplikacja jest do tego pomocna, że właśnie widać w danym momencie, gdzie się traciło względem poprzednich przejazdów, i wtedy można idealnie porównać swoje przejazdy, porównać właśnie ustawienia, które się zrobiło w samochodzie, na jakim odcinku jesteśmy szybsi, wolniejsi. To wszystko można nanieść. Jest to idealne medium do po prostu pracy na testach. Na rajdzie tego nie używam i to jest to zupełnie zbędne, ponieważ na rajdzie już trzeba się skupić na jeździe i na tym, co jest, a nie na analizie aplikacji, ale na testach jest to bardzo, bardzo przydatne. Prosta rzecz, naprawdę mega prosta w obsłudze, a bardzo przydatna. Polecam do używania i mam nadzieję, że Wam się przyda to, co tutaj powiedziałem. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Pewnie znowu wymyślę jakąś rzecz, którą Wam podpowiedzieć i na pewno nagram dla Was filmik.